Zakończył się rozgrywany w dniach od 7 do 10 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim jeden z 8 ćwierćfinałowych turniejów Mistrzostw Polski Kadetek w piłce siatkowej. W turnieju udział wzięło 6 drużyn, które podzielono na dwie grupy. Mecze rozgrywane były w systemie każdy z każdym. Niestety zawodniczki ostrowieckiego SMS-u rozgrywki zakończyły tuż za podium. Wierzyliśmy, że ta drużyna potrafi zagrać zdecydowanie lepsze zawody. No, okazało się jednak, że przeciwniczki z Bielska i z Wrocławia są bardziej ograne, doświadczone i czwarte miejsce. Wysoki poziom umiejętności zaprezentowała drużyna SMS Junior Wrocław ku radości towarzyszących jej w Ostrowcu kibiców. Do tej pory wygrywaliśmy wszystkie mecze w tym turnieju i teraz też prowadzimy 2-1, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Awansowaliśmy razem z Bielskiem do półfinału Mistrzostw Polski, także cieszymy się bardzo. Dziewczyny grają na dobrym poziomie, jest fajnie. Bardzo dobrze, gra tam moja córka i jestem z niej bardzo dumna. I cała drużyna naprawdę gra świetnie. Nie tylko dzisiejszego dnia, ale na całym turnieju. Awans do półfinału Mistrzostw Polski wywalczyły również zawodniczki BKS Stal Bielsko-Biała. Wygraliśmy wszystkie mecze w tym turnieju, które nie były proste, bo i przeciwnicy byli wymagający. Może nie graliśmy jakieś fantastyczne siatkówki, może nie graliśmy równo, stabilnie. Natomiast no, uważam, że akurat w tym momencie nie ma co patrzeć na progres. Najważniejszy był wynik, ten wynik został osiągnięty. W drużynie z Bielska-Białej na parkiecie zagrała Sara Wagner, wnuczka legendarnego siatkarza i trenera Huberta Wagnera. Uważam, że zagrałyśmy bardzo dobrze. Wiadomo, mogłybyśmy zagrać lepiej, ale uważam, że grałyśmy naprawdę super. Kadetki SMS Krzeostrowiec po dobrej i ambitnej grze ostatecznie zajęły czwarte miejsce w turnieju. No trochę szkoda, bo wszystkie zespoły były w naszym zasięgu. Dziewczyny nawet nieźle zaczynały mecze z wszystkimi, które tutaj drużynami, które startowały. No coś się tam jednak nie udawało na końcówce. No i niestety nie uzyskaliśmy awansu do najlepszej 16 drużyny w kraju. No to duże rozczarowanie. A już za 2 tygodnie o awans do półfinału Mistrzostw Polski powalczą młodziczki SMS Krzeostrowiec. Turniej zostanie rozegrany w Konstantynowie Łódzkim.